Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii World of Tanks Pluton. Dzisiaj gramy na mapie Prochorowka z kolegą Togor.pl oraz z klanu PSS oraz Domel1396. Nie wiedziałem jak mnie wylosuje, więc wiedząc, że OI z trollem na pociskach burzących poradzi sobie z każdym z czołgiem w grze, wziąłem go i bardzo ładna bitwa poszła, bo dużo zrobiliśmy i były też niewiarygodne strzały. Więc zobaczycie jak to wszystko wyszło. Na razie ja razy 4, bo tu nic nie strzałem, nic nie było, ale Pluton także bardzo ładnie zagrał. Szczęśliwie obstawia mnie tutaj, że mnie nie padł przypadkiem. Ale już szybko jedziemy. Tu się robiło gorąco. Teraz razy 2 można. Tu się zaczynało jechać. Planuję także dodatkową serię zrobić. Granie w Plutonie na żywo. Coś takiego. I bez napinania, po prostu granie z luźną rozmową. Czasami coś do was powiem, ale ogólnie to będzie rozmowa. I z tymi pociskami atakuję tu, proszę, te 110 i 390. Bardzo ładny strzał. Bardzo dużo uszkodzeń. I to w dziewiąteczkę. Walony. Więcej będzie też czołgu do nas podjeżdżało. Będzie ciekawiej. Dostanę też kilka złych pocisków, których nie będę w stanie inaczej zrobić. I tu czekam. I tu właśnie trochę Togor zepsuł, powinien tu zostać, żebyśmy atakowali tego, kto tu wyjedzie, ale teraz wyjeżdża ten. Tutaj trochę za słabo, bo dostałem, widzicie, tylko 167, czyli 1/3 tego, co ostatnio za 400. Niestety. I dostałem z dwóch czołgów, mam 200 HP, równo 200. Ciekawie, o tu za 800 dostał od łączonego damage'a chyba. O tutaj, myślałem, że kurde uda mi się, no ale kurde się nie udało i musiałem wyjechać. Niestety tak było, ale wziął tu na nasze SU. Domel 6 tierem poradził sobie i ściągnął 9. Bez golda, bo on nie miał golda. I tu patrzcie, czołg AMX. Tu trochę zepsułem, mogłem poczekać, ale jednak tak się stało. I znowu był, ale zobaczycie tutaj epickie strzały. Ale nie tak epickie, żeby wrzucić to do niecodziennych bitew, bo tu też była gra fajna w Plutonie. Jednak także mam bitwy, które będą wyjątkowe, trafią do więcej niż jednej playlisty złota. Górę 3. Do 4 to by nie wiadomo co stać musiało się, żeby to wszystko zrobić. Tutaj nic nie widziałem. Musiała wtedy być i na żywo, i w Plutonie. I dobry wynik, i bardzo szczęśliwa i niespodziewane strzały. To było ogromne połączenie. I tu widzicie te 34, zobaczycie strzał epicki. Tutaj właśnie. I w wieżę 350, epicki strzał. Bardzo ładnie. Tutaj jeszcze coś jechało właśnie, te 20 ta. Później dopiero się zorientowałem, na razie na mapie zobaczyłem. I chciałem ją zaatakować, ale ona za szybko jechała. To mówiłem, że nie trafię, ale zobaczycie. Jeszcze się coś stanie. Na jeden, na razie nic nie widzę, tutaj myślę, że coś jest. Ale nie mogę tego zniszczyć. Jeszcze była ta 10, więc chcieliśmy go zniszczyć, miałem się poświęcić. Jednak nie było to w końcu konieczne. Zobaczycie dlaczego. Widzicie tę 20? Jedzie, jedzie, jedzie sobie. Teraz nacelowuję. I patrzcie. I ściągnąłem ją oikiem z takiej odległości. Niecelnym działem. I ponad 300 uszkodzeń, więc super. Ja mam jeden kill, to gór na razie nie ma. Tu widzicie te 34 jeszcze, to nie wiem czy mi się udało. Bo tu jedzie, 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 jedzie. Chyba nie, właśnie. Chciałem ryzykować strzału. Bo 20 sekund, jakby mi wtedy te 10 wyjechała, to byśmy jej nie zniszczyli. Więc bardzo ładnie Pluton zagrał. To super z golda 9. Niby od boku, ale też bardzo ładnie. Uszkodzenia i łączone i się zgrywało. Bardzo ładnie zniszczył Domel 1396. A to Gora, to już znacie z poprzedniego odcinka i z innych. Albo i nie.
Będę najwięcej grał właśnie z Togorem, PL, z kranu PS, S. I tu są. I tu ta dziesiątka, myśleliśmy, że na nas wyjedzie, ale padła w końcu. Jechaliśmy dalej. Jeszcze zobaczycie epickie strzały, to nie koniec. Znaczy nie epickie, po prostu takie wyjątkowe. Nie było epickie, nic z nich epickiego. Po prostu tak się zdarza prawie za każdym razem, tylko trzeba spełnić następujące warunki. Widzicie? Tu jest czołg. Przymierzam od boku i nie na nas. Można nawet za 900, za 1000 uderzyć tutaj. Ten czołg. Nie montuję filmików, ale miałem taką bitwę, że oikiem właśnie był T-34. Chciałem go strzelić, strzeliłem go w dół, ale pocisk polecał w wieżę i we włas i jeszcze za 1034 mu strzeliłem. Więc bardzo ładnie. Tutaj nie widziałem czołgu, nie wiem dlaczego. Ale już bitwa skończona bardziej ładnie. Pluton zagrał, ja też miałem wiele uszkodzeń. Myślę, że mi się podobało. Czekajcie na kolejne odcinki, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!